6-miesięczne szkolenie pod nazwą Elektromechanik z zakresu montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych ruszy 25 kwietnia. Uczestnikom będzie wypłacane comiesięczne stypendium. Czas trwania szkolenia wyniesie 6 miesięcy, 1 dzień teorii i 3 dni praktyki w firmach Kellogg's oraz Fresenius Kabi. Osoby zainteresowane muszą posiadać status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy, mieć minimum średnie wykształcenie, niewymagana matura. Absolwentom szkolenia zostaną przedstawione oferty pracy w firmach, w których szkolenia odbywali. Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Nabór trwa do 15 kwietnia.